Godów, Tour de Silesia 2021. Dzisiaj mają dystans 100 km. Ale dopiero po południu. Startujemy, powodzenia i uważajcie na trasie. Dobrej zabawy. Nie kapeć! Fajnie. Mysłowice. Mysłowice? Rowerowe Mysłowice. Na Tour de Silesia 2021. Na 100 km dzisiaj jadą. Może tutaj Gustaw będzie. Już tylko trzy, ja, jeden, miły trasy i przyjemności całej. Powodzenia. Olimpijski maraton. Która obsługuje naszą imprezę od wczorajszych godzin porannych. Dzięki niemu możemy śledzić właśnie przebieg walki kolarzy na całej trasie, od samego początku do końca. Dziękujemy za to. Firma Bibi Tracker, Robert Janik. Jeszcze ci pomogą. Dwa, jeden, ruszamy. Miłej zabawy. Cieszcie się, bawcie i wracajcie. Dochodzi. Danka! Danusia, pomóż ci! Dana, dochodzi. No to pojechał. Jakoś leśnica, bo... No i tu autem jechał. A, gdzie dał mu szczenica? Ani tu mieszka. Okej, bo coś tam za nami jedzie. My chyba trasą jademy. Chyba jak.
Kurde, Silesia jedzie. Nie podoba ci się to wąt tego kraju, Słowoku. Nie chcę, nie chcecie nas puszczać, to wypad. No i mamy zguba, której żech szukał ponad pół roku, od grudnia 2020 roku, a dzisiaj jest 11 lipca 2021, słupek właściwie 2,47, jeden jest pluska austriacki, a drugi jest Lariszowy, ja nazywany kiedyś Wodzisławskimi przez nas, to było oczywiście niewłaściwe. Słupek Lariszów i słupek austriacki przy Ambonie. Ja tu tyle razy łaził i nie wlazł na to. Wszystko i co? I dubi, 2 tygodnie kwarantanny. Ale ją wraca. Ale zaś w Polsce. No chyba nie jedna. Korzeń. Ja. A, to tam jeszcze ta studzienka będzie. No, jeśli kto tam się mroczy faktycznie. Ja. Nie, tu kto? Tam jest burza. Co? Tam jest burza. No, tam u nas raczej. Widzisz? Tam się błysko. Tam jest jeszcze. Tam Czantoria widać.
No to już trzecia kwarantanna dzisiaj. No. Po 10 dni, nie, 14 u nas. 10. 14. A nie, 10. Ja. No. No to już by my miesiąc siedzieli. Ja. Tam jest Dunawa, kaj tych zabiło tam. Ten pomarańczowy. Nie, kofola. Kofola tam jest. No. A to jest stadion. Wiem. Tam nam prędkość mierzyło, widziałaś? Nie widziałam. 35 żeś miał. A no było, to jest kilka tysięcy. Ulica Polska. O, widzisz to? No. Tu, na latarni. O COVID-zie. Jest zakaz. Daj tam jedziesz pod zakaz. Mam na ten sklep i na ten rzeź. Chcesz mieć pokuta? A to widać, że to jest na tym. Ja. To jeszcze PRL taki. Inaczej się Czechosłowacja. Dokładnie. Może to nie PRL. Ale tu nie, bo tu PRL-u nigdy nie było. Tam koło tej bramy. I tu jest ten pałac Laryszów.
Jakby to bushcraftowy powiedział, dobrze, że deszcz nie leje. Ale jest ciepło. No oni to zasypują. No to głupota. Głupota. Jakiś rajd. Super. Tu to się fajnie jedzie. Troszkę kropi, pyrszczy. Ale jest parno. Parno jest. Cik. Ruch zwalniający. I po prawej stronie elektrownia Dziećmurowice. Z tego co mi się udało dowiedzieć, to jest największa węglowo elektrownia w Czechach. Blisko 500 metrów zdaje się od polskiej granicy. Chłodnie kominowe zasilane są wodą z Olzy. I ta woda z tej Olzy, z tych chłodni z powrotem do tej Olzy trafi. I truje nasze miasta, naszą Odrę i tak to wygląda. I żaden tego nie oprotestował. A jak Polacy Turów chcą rozbudować, to Czechom się to nie podoba. Tam będzie odgałęzienie przecież. No. Jedzie. A tu wlak tu. Lokomotywa i no. Lokomotywa i no. Unipetrol. Orlen. Gdzie? To nasi są. Prywaci. Orlen to są nasi. Tu Kaś ma być właśnie to odgałęzienie na Jastrzębie. No. Bo tam jest na Petrowice i... Ale widać, że tam... I na Karwinę, nie? No. A to nasi jadą. To jadą nasi z Petrowic. PKP Cargo. Jadą po węgiel. A, tu jakaś maszyna stoi. To węgiel pobiera. Ja. Ale tu nie ma żadnego podnoszenia, bo to jest Olza i my jademy tak jak woda spada, czyli jak rzeka płynie. Zgodnie z jej nurtem, więc nie ma żadnego podnoszenia. Ewidentnie mamy stary słupek prusko-austriacki. On jest dość wielki, gruby. Ślimoki wielki. Wyraźnie widać, że tu jest zbruszone coś. Gigantyczne te ślimoki. Chodzimy po jakimś gnoju, ale mamy ten słupek. No, jest zbruszone. Już tuż przy moście autostradowym. Autostrada Bursztynowo, autobana po naszemu. Tam bardziej w prawo jest granica polsko-czesko. Nawet tam
jutro przejechać. To było pod autostradą, nie? Paulina z Grzegorzy, Paulinka. Ale to nie tu było. Nie. To było jakoś inne. To było tam dali. No. To była środkówka. Nie, Leśnica. Leśnica to była. Tu jakieś pozostałości, bo tu za chwilę wjadymy też na granicę. Tam zaraz za mostem jest przejście i ona tutaj będzie wchodzić zaś. Do Olzy. Ale nie widać żadnej kontroli na autobanie. No i oczywiście w mojej taszy jest kofola, jak żeby inaczej, napój bogów, nie? Wydaje mi się, że to jest piwo, ale w moim przypadku kofola. Tego piwa nie piję. Alkoholowego, oczywiście. Z alkoholowego piję. Alkoholowe mi nie smakuje. Za bardzo. Alkohol zabije smak piwa. Za Wierzchniowicami. Ponownie na granicy, tutaj wysiekli coś. A, RDF wysiekli. Wow, wysiekliśmy. Ale to kurde też trzeba wysiekli. Tam są znaki. Do czegoś się zbliżymy. Aha, to się rozdzielają te szlaki teraz. Dziesiątka idzie prosto, a ten 6, 2, 5, 7 skręca. A już kończy swój bieg. Urywa tej Polski, urywa. Urywa Polskę. Ale tutaj też kończy się nasze jeżdżenie. W tym miejscu. I jest słupek, ale to jest słupek. Współczesny. A powinien być Pruska austriacki. Dawny przedwojenny trójstyk. Słyszę, jak po polskiej stronie jakiś motor jedzie. Tu jest Olza. Jest dość głęboko. No. Olza. Ale z nogami to jeszcze wiesz. I tutaj się... Tu by wrosł nogami jeszcze do wody. Proszę. Rzeki. Widzisz? Łomką. Bo tam jest płytko. Na takim cyplu my są. No. Odraz Olzum. I most, którym prawdopodobnie pojadymy. Jest jakieś 500 metrów od nas, ale nie dostaniemy się tam. Kajaki płyną. Tu taki skrawek Czeskiej Republiki. Między jedną Polską i drugą Polską. Ale woda dość żwawo tu płynie. Tu jest Czechy. I tu jest Odra. Tutaj mamy taki oto rzeczy na pamiątku wszem obietem II Światowej Walki, czyli na pamiątkę wszystkim ofiarom II Wojny Światowej. Strażoki. Taki wielki słupek i my go przeoczyli.
Mogliśmy szukać. Nie, tam też jakiś słupek jest. Tam jest imprezka jakoś. Nie. Hasici, czyli strażaki. Fajermanie. Wejście, co by my przeoczyli. No ja wiem. My by go szukali. Ja wiem, ja wiem. Kopytów. Osada Sewrzyna dwiema rzekami. 1883. Plac Świętego Floriana. No i mamy prusko, znaczy austriacki słup, słup graniczny. Kopytowie trochę się pochylił, jest podparty. No. 27, ale tam jest ubite. Jest bardzo podobny do tych słupów, co są w okolicy Oświęcimia. No, jest koruna austriacka. 1,5 metra będzie miał. Koruna austriacka jest. I co najważniejsze, ta szerokość tego słupa to by nawet odpowiadała temu, co my tam znaszli. Pytów koło Bochumina. Znaleźliśmy takie oto ciekawe miejsce. Ja. Tutaj jest. Tutaj są polegli. Dwaj żołnierze. Planuje miasto Bochumin, SDH Kopytów, a KVH Dolni Lutynie. Ja. Tutaj polegli dwaj żołnierze Armii Czerwonej. I są tak upamiętnieni. Tablica widać świeżo. A w Polsce taki coś się po prostu rujnuje. Inna mentalność tu jest po prostu. A druga sprawa, to też byli w końcu ludzie. Że im w łepach namieszali, no to już nie jest winno. To, że Związek Radziecki, to nie znaczy, że jakoś świnia. Tak, no to zaś tutaj mamy Kopytów i meandry graniczne Odry. Tak to tutaj wygląda. Tam są. Tu my są. Jademy tą ścieżką dydaktyczną czerwoną, która nas powinna zaprowadzić do Bochumina Starego. Tutaj jest taki zakręt Odry. Ja. Fajnie to tu wygląda. Wychodzenie jest zdecydowanie lepsze, ale tobie nie polecam wychodzić. Nie, któraś pieruna tu nasrała. Bo ja mam lepsze budki. Nie, ja tam nie będę łaził. Ty zjedziesz. Wjeżdżamy już do Starego Bochumina. Jest kapliczka, jest krzyż jakiś. I kręcimy w prawo. No na trójstyku zaliczyłem historyczną gafę. Miał wgląd na tym styku Odry z Olzum. Powiedziałem, że trójstyk polsko-czechosłowacko-niemiecki był do 1 września 1939. A to jest nieprawda. Bo był bodajże do 3 października 1938. Po prostu nie uwzględniły zajęcia za Olzia przez Polskę. Także takie sprostowanie. Się mi teraz przypomniało, że on był do października 1938. To jest tak polsko-czechosłowacko-niemiecki. A potem i tak wszystko znalazło się w jednym państwie. Wszystkich na rynku w Starym Bochuminie.
rynek taki nijaki, moim zdaniem. Taki zabetonowany nijaki. Sancie Joanne Nepomucen. Co to jest za Gajdzica Paweł? Gajdzica Paweł, Florian Józef, Gorczany Tomasz, Klar, Franciszek, Jan. To są polskie nazwiska. Ja. Magiera Jan, Paul, Magiera Jan, Paulik, Rudolf, Gindzicka, Emil. Paulik. Jomkisz Jan, Herman. To są sami Polacy. Kocur Józef. A tak. 39-45 to jest druga wojna światowa. Ale w większości Polacy. Polskie nazwiska. Tam. Ledzierowski, Turoń, Świerk. Aha, pierwsza wojna też tu jest, 14-18. No. Czyli to jest pomnik ofiar pierwszej i drugiej wojny światowej. Ale w 90% to są Polacy tutaj. Rynek w Starym Bochuminie. Rynek moim zdaniem beznadziejny. Co, idzie to otworzyć? Garaż rowerowy. Cyklobox. A nie, czy... A, 20 koron trzeba dać. Aha, dobra. Tutaj to możesz dać. No właśnie, nie wiem. A to może... Ja... zamknięte, a tu potem przekręci i... Do Karwiny zajedziesz 56. Ja to odparł. No widzisz, nawet dwa rowery by się zmieściły. No, no bo to jest na dwa rowery. No. Ale fajny pomysł. Super. Czekaj, czy mój rower by się tam zmieścił. Zmieści się? Bardzo. Musiałabyś tyłem wjechać. Chyba tyłem. No tyłem by się może zmieścił bez tych sakwów. Sakwa by trzeba było ściepać. Ale taki coś to jak najbardziej. Nie, nie. Zamkniesz się do takiego garażu, idziesz na zakupy do, na miasto. Elegancko. Spokojnie dużo. Bardzo dobry. Żeby w Czałowicach taki coś zrobili. Ja. Już ci zrobię. Cyklobox, dobra, zamkniemy. Zawrzymy to. I już jest zawrzyte. Nie zawrzyte? Nie. Fantastycznie. Chłopca je 90 km. Te pomyliliśmy się z Olsum. No. Setka będzie jak nic. No. Odra. Odra na granicy Bochumina i Chałupek. I tam jest most drogowy i most kolejowy. A tutaj jest dawny most kolejowy.
wybudowany jeszcze w czasach prusko-austriackich. I Pisarzowice dzwonią. Chałupki, dawny most kolejowy. Jak widać, nie ma żadnej kontroli z racji COVID-19, ale sytuacja jest taka, że w razie takiej kontroli trzeba mieć ten unijne potwierdzenie, ten paszport taki covidowy. Granica państwa, most jubileuszowy cesarza Franciszka Józefa, Kaiser Franz Josef Brücke. Wie tu kto? Sprawdzą paszporty covidowe, czy nie? Nikogo nie ma, żywej duszy. Jadymy. No to witamy w Polsce. Tam jest zamek w Chałupkach. Ale my jadymy teraz pojeść do Zabełkowa. Oczywiście, że tędy, bo nie mam zamiaru się tam ciść tą główną drogą. Opuszczona chałupa najwyraźniej. Kurde, tych opuszczonych chałupów to dzisiaj było dość sporo. To jak na razie po polsku wspomnę. Ja taję pierwszą od razu po polsku. Pozdrawiamy Pisarzowice. Pan Wojtek przed chwilą zadzwonił. Mowy czucie akurat centralnie na samej granicy. Zawsze dzwoni jak ktoś jest na rowerze. No, bo najprędzej mnie dorwie wtedy. Zabełków nie wie co ma. Tutaj Kunszczek trzeba podjechać taką krajówką. Dość szerokie to pobocze tu jest, tak szczelnie najgorzej. Będziemy wjeżdżać do Kominka. Zajazd przy Kominku, stało miejscowa. Ja mnie tutaj sobie. Zobaczcie, będzie wolne miejsce. Zabełków i będziemy przekraczać Odra. Dawno granica polsko-niemiecka. Jest Odra. I jest Olza widoczna. Tam na tym cypelku my tam byli. Ten cypelek jest czeski. Dawny trójstyk polsko-niemiecko-czechosłowacki. I mamy po prawej stronie Odra. Pojedliśmy przy kominku. Tradycyjnie. Thank you.
placki z gulaszem za 23 zł. Ja, dużo Olzy. Olza po prawej stronie. Szoki. Ale jadymy. Może będzie krócej, a może się będziemy wracać. Gdzieś Marowice coraz bliżej, także Godów jest na wysokości Dziećmarowic, tam może będzie lepiej. A w Godowie urodził się Franciszek Pieczka, czyli Gustlik czterech pancernych. On już ma ponad 90 roku. Widać, że Ślązok twardy. To się nam tu pokazało. Jak na razie to jedno sztrum. Jak ci widoki w okolicach Kurzy Śląski. Po lewej stronie wy tego niestety nie widzicie. No, wyjechałem z Kurzy pseudo trasą rowerową, a raczej chodnikiem. Jak widać, nawet koniec tej ławy. Ale to jest fatalne. Tak, to już Gorzyczka, Gorzyca. Przejeżdżamy autobana bursztynowo. Kajś tu w tym rejonie powinien być słupek prusko-austriacki. Na pewno go nie ma. No i tam prosto byś zajechała do Wierzchniowic. Ja, do Wierzchniowic. Testy na COVID tu robię. Widzicie? O, będziemy się jeszcze testować. Raczej by nie chciał. Tej COVID-19. W łaziskach mężczyzn, tak. Liczka, matka Bosko Jasnogórsko. No roba w tym roku do Częstochowy raczej nie pojedzie. Jednak COVID mnie nieco spowolnił z kondycją. Chyba, żeby zajechać w tamte okolice autem i tam jako rajdza zrobić. Ale to będzie bardzo, bardzo trudne. A to już Godów. Pętla zamykamy. Pewnie. Objadymy do okółka. Tam jeszcze ta Tour de Silesia jest. O. Ja. Ja, impreza skończona. My te dzisiejsze rajdowanie w miejscu, kiedy my zaczęli,
czas się pakować i jechać do domu. Co je? Nogi zmazane? No są zmazane, ale to jest norma. Okopcone, ale dzień aktywnie spędzony. I to jest podstawa. Myślałam, że będzie gorzej z tym podjazdem, ale jednak ta wersja, co my teraz jechali, to jest łagodniejsza. No i dobrze. Dobra. Do zaś.